Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy odcinek szkoły polecony przez widzów, czyli konkretnie odcinek 67. Ale zanim zaczniemy, oczywiście na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. No i już bez przedłużania, oglądajmy. Zapraszam. Nie stać ci na randkę ze mną. Chwila, to inni ludzie płacą za randki? Ja jak jestem na randce z dziewczyną, powiedzmy w restauracji, to ja po prostu idę do łazienki, wychodzę przez okno i nie płacę za kolację i dziewczyny też już nigdy więcej nie widzę. Może dlatego nigdy nie miałem drugiej randki. Iwona Małkowska z pierwszej liceum od niedawna jest zafascynowana popową wokalistką Lady Gagą i stara się upodobnić do swojej idolki. Boże, ona naprawdę chce się upodobnić do Lady Gagi. Już nawet chodzi jak gwiazda. I teraz pokaż jak chodzi gwiazda, no nie? Jest fitness bardzo, jest taka bardzo apetyczna. Śliczna, apetyczna. Nauczyciele wciąż ją upominają, ale dziewczyna lekceważy ich uwagi i ubiera się coraz odważniej. Dzisiaj dodatkowo spóźniła się na lekcję. Luzik. Luzik, niekoniecznie luzik, wiesz, kto to wiedział paradować w szkole w takim stroju, no? Tak w sumie się przyjrzeć, to w jakim stroju? No dziewczyna jest trochę kolorowo ubrana i ma cekiny na sobie. I w czym problem? Ty nie masz innych ciuchów w domu? A jak nie mam, to co? No, to trzeba będzie zorganizować ci jakąś pomoc. Koleżanki przyniosą rzeczy i będziesz miała w czym do szkoły chodzić. Ale pani dzisiaj tryska dowcipem. No, no, no. A tak w ogóle to moja sprawa, jak się ubieram. Plus jeden, byczku, plus jeden. Dobra. Ona wyglądasz boski. Przepani, bo mój kolega pyta. Kolega, dobra, kolega. Jak chloroform się robi? Masz kołtun na głowie. Sam jesteś kołtun, kretynie. Ale masz świetną tą sukienkę. Dzięki. No jak ty się ubrałaś? Normalnie. To nie jest normalny strój do szkoły, siadaj. Siadaj, prosiłam. Ten kolega zboczeniec już zdjęcia robi! Proszę, nie przychodź więcej tak ubrana do szkoły, dobrze? Iwona, proszę cię, nie przychodź więcej tak ubrana do szkoły, bo przyćmiewasz mój blask! Ale masz zajebistą na stylówkę. Teraz wzór dla każdej z tych. Iwona, pokaż te pazury. Są świetne, kto ci robi? Wstaw zdjęcie pazurów, kurczego. Nie T-Rexa, tylko z Jurassic Park. O, właśnie. Jak wpisałem welot... Czy... Co jest? Pisałem właśnie Velociraptor pazury i dostałem w poleceniu figurka RPG potworny Jan Paweł. Co? Tylko zastanawiam się, że to będzie... Jezu, nawet cena jest 21,37 za tą figurkę. Ja pieprzę. Przestać gadać, bardzo cię proszę. No ale koleżanka się mnie pytała o paznokcie, to chyba mogę jej odpowiedzieć, prawda? Możesz, Iwona, ale nie na lekcji chemii. Głupia jesteś? Ano, jesteś głupia, bo nie uważasz na lekcji chemii. Za chwilę będziesz odpowiadać z chemii. Dobrze. Od kiedy Iwona stylizuje się na gwiazdę pop, jej kolejne kreacje budzą tak duże zainteresowanie uczniów, że nauczyciele nie mogą spokojnie prowadzić lekcji. A Iwona robi wokół siebie show. Tak, uspokój się, Iwona. Ile można cię razy prosić? Moja cierpliwość też ma swoje granice. No, tylko zdjęłam kurtkę, bo jest mi gorąco. Chyba mi wolno, prawda? Ależ oczywiście. Tylko zależy, co masz pod spodem. Dobrze, proszę pani, mam dość, wychodzę! Nikt nie będzie mi mówił, jak mam wyglądać i jak mam się zachowywać. Iwona, nikt ci nie będzie mówił, jak masz wyglądać. Fair enough, ale jednak zamknij tą mordę na lekcji. Wszystkie gwiazdy show biznesu były niepokorne i miały problemy w szkole. To jest najgorszy, najgorszy argument, jaki kiedykolwiek słyszałem. Iwona, czy w twoim chorym umyśle naprawdę sądzisz, że gwiazdy są teraz tymi gwiazdami światowego formatu właśnie z tego powodu, że mieli problemy w szkole? A może jednak z tego powodu, że mają coś takiego, o czym nigdy nie słyszałaś, co się nazywa talent? Wiem, że denerwuję swoim wyglądem nauczycieli, ale who cares? Iwona, mogłabym cię prosić na chwilkę? O! Iwona! Halo! Super! Iwona! No, przepraszam, selfie sobie robiłam. Co, to też jest zabronione? Nie tym tonem, dobrze? Proszę cię, chciałam porozmawiać o twoim ubiorze. Słucham. Nie możesz w ten sposób przychodzić ubrana do szkoły. Proszę pani, mam tutaj wrażenie, że mogła pani troszeczkę ominąć sens całej tej sytuacji. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, w co Iwona się ubiera. Chodzi naprawdę o to, jakie Iwona robi wokół siebie show związane z tym właśnie. A to niby dlaczego? Bo rozpraszasz uczniów, wszyscy są skupieni na tobie, nie mogę prowadzić lekcji, chyba to zauważyłaś, tak? Po prostu umiem przykuwać uwagę. To źle? Bez tego się zginie w show biznesie. W show biznesie być może, ale szkoła to nie jest show biznes. No ja wiem, że to nie jest show biznes, przecież dosłownie to w telewizji leci. A teraz proszę iść do toalety, zmyć makijaż i rozczesać włosy. Niczego nie zdejmę, niczego nie rozczeszę, niczego nie zmyję, żyję w wolnym kraju i mogę wyglądać jak mi się podoba.
Czyli nie zrobisz tego, o co proszę, tak? Nie. Rozumiem. Iwona, rozumiem. Nie mam zamiaru ubierać się jak te wszystkie szaraki i nie mam zamiaru robić tego, co mi każe Stańko. Przyczepiła się do mnie, ale ja się nie dam. Mój wygląd wyraża moją osobowość. Lady Gaga też nie chodzi w szarych swetrach. Mówisz? Dzisiaj znowu przyszła ubrana jak gwiazda, w dodatku się spóźniła. Oczywiście nie muszę ci mówić, że nikt nie słuchał tego, co mówię, ponieważ wszyscy byli skupieni na niej. Ja nie mogę prowadzić lekcji, jak ona jest w środku. Nie mogę po prostu. Słuchaj, no dobrze, wiem, że jest problem. Ja już z nią raz rozmawiałem. No widzę, że to nie poskutkowało. Dobrze, ostrzej z nią porozmawiam. Ale... Dobra, ostrzej z nią porozmawiam. Powiem jej, że się pogniewamy. Mam wrażenie, że to jest rzeczywiście pierwszy odcinek szkoły, gdzie nie mamy jasno przedstawione, kto jest dobry, a kto jest zły. Bo tutaj ta sytuacja Iwony jest taka, że ja jednocześnie chcę powiedzieć, że tak, Iwona, masz prawo w sumie nosić co tylko zechcesz, tak? No, come on! Ale z drugiej strony, no, to całe show, które robi, że przeszkadza w szkole, że nie uczy się i tak dalej, no... Kurczę, ciężko zdecydować! Kto tu ma rację? Ja na takie rzeczy jestem za głupi, ja muszę wiedzieć od razu, kto dobry, a kto zły. Zadzwonię do jej matki. Dobrze, ściągnę ją do szkoły i porozmawiamy z nią, może to coś da. Nie, może, próbuj. Może ona przemówi córce do rozsądku. Nie, muszę zaparzyć Melisę, no ja po prostu nie wytrzymam. Melisę? Kobieto, w takim momencie to już antydepresanty! Nauczyciele nie mogą sobie poradzić ze zbuntowaną nastolatką i jej prowokującym ubiorem. Liczą, że wezwana do szkoły matka przemówi córce do rozsądku. Nawet nie wiecie, jaki byłbym szczęśliwy, gdyby ta mama Iwony się pojawiła i też miała na sobie strój Lady Gagi. A proszę, porozmawiamy no, tutaj. Proszę usiąść. Już pani wszystko powiem. Coś się stało? To znaczy, tak najogólniej mówiąc, chodzi o wygląd pani córki. To znaczy? Jest strasznie brzydka. Pani ma świadomość, jak Iwona chodzi ubrana do szkoły? Ona ma teraz taki styl jak Lady Gaga. No i właśnie nie może przychodzić do szkoły w takich strojach. No i w takich makijażach i w takich fryzurach. Próbowaliśmy z Iwoną rozmawiać, ale niestety no, niczego to nie zmieniło. Mamy nadzieję, że może pani na nią jakoś wpłynie. Ale co jest właściwie złego w jej stroju? To naprawdę z takiego powodu musiałam się zwolnić z pracy i tu przychodzić? Iwona może chodzić ubrana jak chce poza szkołą. Ale tu w szkole obowiązują pewne reguły, do których pani córka się nie chce stosować. Ale przecież Iwona nie przyszła w stroju kąpielowym, tylko w ładnej sukience. To jest prawda! Czasy, kiedy dzieci musiały chodzić do szkoły w brzydkich mundurkach, całe szczęście już minęły. Ale my mamy tutaj swoje zasady i kodeks ucznia. I co jest w tym kodeksie? Dobra, inaczej to powiem, bo widzę, że pani nie rozumie. Mamy w tej szkole zasady. Jeżeli Iwona ich nie będzie dalej przestrzegać, to wyrzucimy ją ze szkoły, okej? W kodeksie ucznia jest napisane. Ubranie ucznia powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Elementy stroju nie powinny nikogo obrażać, prowokować, czy też stanowić potencjalnego zagrożenia. I ewidentnie strój Iwony obraża mój gust, bo to jest ohyda. Proszę panią, czy pani uważa, że moja córka kogokolwiek obraża tym, że się modnie ubiera? Uważam. Albo stanowi zagrożenie? Uważam, proszę pani, że ubiera się prowokacyjnie. Iwona dojrzewa, szuka swojego stylu. Ponownie, czemu ci nauczyciele nie mówią o tym, że z tym strojem wiąże się całe show, które Iwona robi i przeszkadza na lekcji i się nie mogą uczniowie uczyć? Tak ją wychowujemy i chciałabym, żebyście państwo to uszanowali. Dobrze, ale nie może być tak, żeby uczniowie w czasie lekcji zwracali uwagę na wygląd Iwony, a nie na to, co mówią nauczyciele. To już jest problem nauczyciela, nie mojej córki. I bardzo proszę o pozostawienie mojej córki w spokoju i nie dzwonienie do mnie w tak nieistotnych sprawach. Naprawdę, nie tylko państwo pracujecie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, dobrze poszło. Nie rozumiem, o co ta afera. Moja córka ubiera się z wyobraźnią bardzo dobrze. A co? Ma chodzić w mundurku, jak to było za PRL-u? Jestem oburzona zachowaniem nauczycieli. Kompletny brak wyobraźni. Kompletny. Kompletny brak wyobraźni. Chcę tą kobietę uderzyć. Ja byłam przekonana, że ona nam pomoże, a ona się jeszcze na nas obraziła. No cóż, my nie mamy wpływu na zachowanie rodziców, ale na szczęście mamy wpływ na zachowanie i ubiór naszych uczniów. Następnego dnia klasa Iwony Małkowskiej zaczyna lekcję historii. Iwona jak zwykle przychodzi jako ostatnia i jak zwykle skupia na sobie uwagę wszystkich uczniów. Iwona, I love you, po prostu I love you. Iwona, dzisiaj to chyba przesadziłaś? Co ty, dzisiaj ubrałam się ze specjalną dedykacją dla pani Stańko. Myślisz, że jej się spodoba? Pewno, że jej się spodoba. Dziewczyno, co ty masz na sobie? Jak to co? Panterkę. A czy wy może macie jakiś dzień przebierańca? Nie, ja się tak ubieram na co dzień. A ja jednak myślę, że chcesz się wyróżnić na siłę spośród tłumu. Dobrze, proszę pana, ciśniemy ją, dobrze!
To źle? Wiesz co, no, mój gust to nie jest, no ale jeżeli chcesz tak chodzić, no to trudno. Ale jak już mowa o tobie, no to zapraszam cię na środek. Spokojnie, przecież dam radę. Opowiedz nam coś może na temat starożytnego Egiptu. O, ja wiem! Grałem w Assassin's Creed Origins! Piramidy zostały stworzone przez starożytną, zaawansowaną cywilizację prekursorów, którzy dali nam ogień i nauczyli nas życia. No to zacznę od tego, że rządziła tam bardzo mądra i piękna, silna kobieta Kleopatra. Spokój, proszę. To bardzo interesujące, oczywiście z naukowego punktu widzenia, zaczynać wypowiedź na temat pewnej epoki, począwszy od jej kresu, bo jak wiesz, pewnie Kleopatra była ostatnią królową starożytnego Egiptu. No ale uważam, że Kleopatra była postacią ponadczasową. Walczyła z wrogami, wyznaczała nowe trendy w modzie, jak na przykład makijaż Smokey Eye. No przecież to jest klasyka. Czy ona bierze swoją wiedzę historyczną z pudelka? Słuchając ciebie, myślę, że powinienem cię przepytać z zakresu mody i stylizacji starożytnego Egiptu. Muszę przyznać, że ten nauczyciel jest zajebisty. Lubię go strasznie. No dobra, no to tak. Bo w starożytnym Egipcie oczywiście było bardzo upalnie. Dlatego ludzie nosili zwiewne stroje, no i mieli peruki. Mega wypasione. No, jeżeli człowiek był ważny, musiał być mega wystylizowany, tak? Musiał mieć wypasioną perukę. No, tak jak ty. Tak, faktycznie. Peruka świadczyła o statusie człowieka, natomiast nie sądzę, żeby dotyczyło to jego stylizacji tej. No ale jak to? No ja uważam, że to były stylizacje, no jak na przykład glamurowe suknie Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor? No ta z filmu Kleopatra. A, to już wiemy, skąd ona bierze całą wiedzę o Egipcie. Niech będzie. Ta dziewczyna mnie zdumiewa. Kiedyś to była miła i ładna nastolatka, a teraz nawet nie wiem, jak to nazwać, to, co ma na głowie i na twarzy. A ten strój? Ostatnio moja siostrzenica miała takie coś na sobie, taką panterkę na przedstawieniu w przedszkolu, jak grała tygrysicę. Jezus Maria, jak ja go lubię! Iwona wzbudza w szkole coraz większe zainteresowanie. Wszyscy wiedzą, że tym razem poszła na całość. Zastanawiają się, jak na ten strój zareaguje nauczycielka chemii, z którą Iwona pokłóciła się wczoraj o ubiór. Paski, człowieku, muszę ją nagrać, bo to jest niemożliwe. Z poparzeniem słuchaczy w 7 stopnie. Małkowska, uśmiechnij się do kamery. Patrz, już nawet Iwona zachowuje się jak Lady Gaga. Nie, o, zostawcie mnie, paparazzi, zostawcie! Nie fotografujcie mnie, nie! Chcę mojej prywatności, tak! Dzieci. Iwona, co ty masz na sobie? No jak to, co, ubranie? Nie, dziecko, to nie jest ubranie, to jest przebranie. Co to, proszę panie, nowe mundurki? Piękne. Według mnie to jest ubranie. Poza tym moja mama pozwoliła mi się tak ubrać. Dziecko, ale ja ci nie pozwalam. Proszę ze mną do pani dyrektor. Co ty masz, dziecko, na sobie? Nigdzie z panią nie idę, to jest moja sprawa, jak się ubieram. Ale to się jeszcze okaże. Uważaj! Nic sobie nie zrobiłaś? Popchnęła mnie pani! Popchnęła mnie pani, wszyscy widzieli! Masz rację, Iwona, wszyscy widzieli! Łącznie z tą kamerą, która jest dosłownie nad tobą! Aż tak mnie pani nienawidzi? Słuchaj. Teraz boli mnie noga! Tak mnie pani nienawidzi, że musiała mnie pani popchnąć! No, co ty opowiadasz? Co za bzdury? Tak? Przecież... Teraz to ja idę do pani dyrektor! Iwona, przecież teraz ja... Teraz to ja idę do pani dyrektor, pomimo wszystko, że mnie pani popchnęła! Uspokój się, dziecko! Dosłownie na miejscu tej pani, która wie, że tam jest kamera, bym pozwolił Iwonie to ciągnąć dalej. Niech ona zacznie krzyczeć, że napadnięta zostałam, do dyrektora niech pójdzie, na policję niech to zgłosi. Tylko i wyłącznie po to, żeby konsekwencje dla niej były większe, gdy już powiem, że ej, Iwona, tam jest kamera, wszystko nagrała. To ja cię nawet nie dotknęłam. Wyjął panią z pracy! Zobaczcie, moi rodzice panią podadzą do sądu. To przecież to są jakieś bzdury, ja cię nawet nie dotknęłam. Tak mnie pani nienawidzi, że mnie pani musiała zepchnąć ze schodów. Uczennica kłamie. Specjalnie oskarża nauczycielkę, bo wstydzi się, że potknęła się przez swoje niebotycznie wysokie buty. Chce w ten sposób zemścić się na Alicji Stańko za to, że nie akceptuje jej odważnego stylu. No uwzięła się na mnie, bo nie podoba jej się to, jak wyglądam. No i od wczoraj mówi mi, jak mam wyglądać, jak mam się ubierać. Przecież to jest nieprawda, nawet cię nie dotknęłam, jak nie kłam. Jak dzisiaj powiedziałam, że idę się do pani poskarżyć, to mnie szarpnęła i popchnęła mnie na schodach. I nożem dźgnęła! Jak leżałam na ziemi, to mnie jeszcze postrzeliła! Piu, 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 piu! Przecież to jest kłamstwo. Nie skręciłam albo złamałam. Przecież to jest kłamstwo! Kłamstwo, na pewno! Pani Stańko kłamie, ona mnie popchnęła. Dobrze, spokojnie. Ja zadzwonię po twoich rodziców, a ty z tą nogą powinnaś pójść do pani higienistki, prawda? Błagam.
Powiecie mi, że chociaż w tym odcinku wyjątkowo kogoś wyleją ze szkoły i żeby to była Iwona. No błagam, no. Umówmy się, za takie coś, gdzie już nauczyciel może stracić pracę, chyba powinny być jakieś konsekwencje, no nie? Ja to jednak jestem genialna. Stańko do końca życia nie wytłumaczy się z tego, że mnie popchnęła. Bo w końcu kto powie, że było inaczej? Moi rodzice ją za to po prostu zabiją, a ja będę z nią miała święty spokój. No i dobra, już wiemy, kto jest zły, a kto jest dobry w tym odcinku. O, dzień dobry pani. To skandal, co się dzieje w tej szkole. Ale bardzo proszę panią, spokojniej. W szkole zjawiają się rodzice Iwony Małkowskiej. Uczennica oskarżyła Alicję Stańko, że popchnęła ją na schodach, bo nie podoba jej się ubranie nastolatki. No na to wygląda. Ja wcale nie kłamię. Mamo, oni mnie w tej szkole prześladują. A pani Stańko się na mnie uwzięła, bo nie lubi, jak wygląda. Słucham? Iwona, przecież wiesz, że ci nic nie zrobiłam. Wiesz, że nawet cię nie dotknęłam. Dlaczego mówisz do nas takim tonem? Nic? Ta skręcona noga to jest nic? Kamil, powiedz coś. Kamilu, powiedz coś! Pani Małko... Przepani, pogniewamy się. Proszę pani, mnie też wcale się nie podoba, jak Iwona się ubiera i jak wygląda. Naprawdę. Chwila, czekaj. Kamil, nie to miałeś powiedzieć. Ty miałeś bronić się rodziny, a nie się zgadzać z nauczycielami. Ale nie stawiam jej z tego powodu do kąta. Nie krzyczę na nią, a już tym bardziej nie podnoszę na nią ręki. Zapewniam pana, że ja też nie podnoszę. Proszę mi nie przerywać. A pana proszę o grzeczniejszy ton, dobrze? Ja wierzę mojej córce i dlatego oświadczam, że nie ujdzie to pani płazem. I szkole też. Podam szkołę i panią do sądu. Wszyscy wylądujemy w sadzie! Wszyscy! My zrobimy wszystko, żeby ta pani już żadnego dziecka nigdy więcej nie skrzywdziła. Żeby z pracy wyleciała. My się o to postaramy. Proszę pani, to czy pani Stańko zostanie w tej szkole, czy nie, to na szczęście zależy od pana dyrektora i ode mnie, a nie od państwa. Bardzo proszę, wejdźmy do środka, proszę. Dyrektor proszę. Maria Borkowska jest zaniepokojona reakcją rodziców Iwony. Niestety nie ma żadnych dowodów na to, że nastolatka kłamie. Tymczasem jedna z uczennic usłyszała przypadkiem, że Alicja Stańko pobiła Iwonę i zostanie zwolniona z pracy. Dokładnie nie wiem. To jest jakaś bzdura, przecież ja wiedziałem, że Stańko nic jej nie zrobiła. No dokładnie. Laska sama się wywaliła. No nie wiem, jest afera i podobno Stańko leci do ostrzału. Ty, chodź. Co ona gada? Ty, to jest jakaś masakra. Masz ten filmik? No mam, ale trzeba go komuś pokazać, stary. Bo... Jezus Maria! Rozsądna grupa dzieciaków w szkole! Ja myślałem, że to się nie wydarzy nigdy. Panie profesorze, nie teraz, dobrze, bo... Ale to jest bardzo ważne. Co jest ważne? To jest ważne, bo my mamy nagranie, w którym widać, że pani Stańko nic nie zrobiła tej dziewczynie. Niech pan sam zobaczy. Tak? Pokaż. O Jezus Maria, o Jezus, dzięki Bogu, że to jest nagrane. O Jezu! Teraz się nie mogę doczekać, co Iwona powie. Wreszcie do czegoś przyda się ta wasza radosna twórczość. To jest twój telefon, tak? Tak. Ja pożyczę go na chwilę, dobra? Dobrze. Dzień dobry, można? No dobrze, że pan przyszedł, pani tu cały czas. Pani dyrektor, bo mam nagranie, które chyba rozwiąże sprawę oskarżeń. Nagranie? Od kogo? Jakie nagranie? Od życzliwego ucznia. Także... Tak? No proszę, zobaczcie sami. Alicja też zobaczy. My też chcemy zobaczyć. Proszę. Wyraźnie widać, że pani Alicja nawet nie dotknęła Iwony. No co tam, Iwonka? Co tam? Ojojoj, jak smuteczek, ojojoj! A, pierwszy raz się aż tak bardzo cieszę z czyjegoś nieszczęścia, naprawdę. A nie, czekajcie. Raz Dominik się na głupią mordę wywalił, to wtedy się bardziej cieszyłem. Dobra, niech będzie. To, że na tym nagraniu nic nie widać, to wcale nie znaczy, że tak nie było. Ale zapewniam panią, że na nagraniu jest dokładnie tak, jak było. Nie dotknęłam państwa córki. No nie wiem. Zresztą kto to nagrał? I po co? Może to jest tak specjalnie zmontowane? Niechże pani nie będzie śmieszna, dobrze? Kamil? Słyszałeś, jak się tu do mnie mówi? Zrób coś. Kamil, bądź rozsądny. Błagam, opanuj tą żonę. Przestań, teraz już głupoty opowiadasz. Przepraszam, naprawdę pan wierzy, że kolega mógł zmontować ten film po to, żeby mnie ochronić? Mógłby pan w to uwierzyć, naprawdę? No oczywiście, że tak. No powiedz im. Przecież na tym filmie wszystko widać. No, ale kochanie, no, co ty mówisz? Ja bardzo panie przepraszam. I za żonę, i za córkę. Córce proszę obniżyć ocenę z zachowania. No, to na pewno. Albo ukarać ją w jakiś inny sposób, a ja już osobiście dopilnuję, żeby od jutra do szkoły przychodziła normalnie ubrana. No, miło mi to słyszeć. Dobra, ja wracam na lekcję. Andrzej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bierz buty i do domu. Nie. Już, bierz buty i do domu. Dobra, tato. Chodź. Weź się, tato. Do widzenia. Do widzenia. Jak mi cieplutko na serduszku. O Jezu, o Boże. Cześć. Kinga. Iwona Małkowska miała szczęście, że otrzymała tylko nagane z zachowania. Nie, koniec. Ja nie oglądam więcej programu Szkoła, dopóki ci uczniowie nie zaczął być wyrzucani z tej szkoły za takie coś. Przecież ta kobieta mogła mieć życie zrujnowane, całe życie. Ojciec, tak jak obiecał, codziennie sprawdza, czy córka wychodzi do szkoły odpowiednio ubrana.
stary pilnuje mnie co chwilę, w ogóle jak wychodzę z domu, patrzę w co się ubieram, mówię ci w ogóle przesrane. Ale... patrz co mam. Jakie zajebiste. Aha, czyli Iwona nie wyniosła żadnych wniosków. Czego ja się zresztą po niej spodziewałem, come on. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Nie będę ukrywał, naprawdę się w pewnym momencie zdenerwowałem, tak już tak autentycznie byłem wkurwiony. Ale dzięki Bogu wszystko skończyło się dobrze. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku, a ja już się będę z wami powoli żegnał. I dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. I widzimy się już niedługo za 2 dni w kolejnym odcinku. Czołem!